Witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Sporty Znane i Nieznane. Dziś moim Państwa gościem jest pan trener Jacek Gmoch. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam pana, witam naszych widzów, kibiców i Polaków. Panie trenerze, no bo jest pan tutaj, na co dzień mieszka w Grecji, przyjechał pan do Polski teraz. Mogę powiedzieć, że tak właśnie po połowie. Ostatnio byliśmy ze względu na epidemię. Między Polską a Grecją. Panie trenerze, to bo zamysłem tego programu jest krótka opowieść o danej osobie, która tutaj u nas się w muzeum zjawia. Jak się zaczęła w ogóle pana historia ze sportem? Bo nie tylko z piłką nożną. No, chcę powiedzieć, że oczywiście proszę mi wybaczyć, że będę reklamował moją książkę, która 2 lata temu powstała. I tam rzeczywiście wiele rzeczy, tych spraw jest bardzo dokładnie opisane. To właściwie jest taka opowieść bardziej o mnie, a nie tak no, zawodowo o samej piłce. To tyle, ale zaczęła się jak wtedy wszystkich młodych ludzi w powojennej Polsce. No, trampki to był, tak się nazywało, trampki. Teraz te wszystkie Adidasy. Zrobił się kult tego wszystkiego i to zrobił ten Rumun od nowojorskiego maratonu, bo kiedyś tam poszedł w garniturze i w Adidasach. Chciałem powiedzieć, że było bardzo, sport zawsze był elementem ratowania społecznego ludzi, o młodzieży szczególnie, która po wojnie wymagała tego, bo wojna degenerowała. W związku z tym oczywiście wtedy we wszystko się grało. Ja zaczynałem jeszcze w piłkę, ale taką zrobioną z gazety, z drutem, bo nie stać nas było, ale mieliśmy takiego kolegę, którego ojciec był szewcem i on miał normalną piłkę taką z rurką, którą trzeba było dmuchać, prawda, i jeszcze był taki rzemień, który zamykał to, no i to takim graliśmy. Pamiętam, dostałem taką piłą jeszcze po deszczu było. Byłem młodym zawodnikiem z Nicza Pruszków, bo tam się urodziłem, tam się urodziła moja rodzina, właściwie jesteśmy od dziada, pradziada. W tej dobrej stronie Pruszkowa, no ma tą trochę gorszą. Mówię, my też, wojna jednak, młodzież potrzebowała tej opieki bardziej, dlatego że mówię, no wojna degeneruje, ale sport nas ratował, krótko mówiąc, i ten sport nas pozwalał na kontakty. Kontakty różne były, bo jak drużyna przegrywała, to często zamieniało się to w taką męską bójkę, która, no ale dobra, to było kalkulowane w tą sprawę. Czyli Pruszków, szkoła oczywiście i również organizacje szkolne wszystkie, czyli SKS-y i to wszystko, co było zorganizowane bardzo dobrze, bo jednak część inteligencji jeszcze trochę zostało, szczególnie działaczy sprzed wojny z Nisza Pruszków. On był takim głównym organizatorem tego sportu, ale i szkoły, szkolnictwo również. I to tak się zaczęło od... miałem starszego brata. Właśnie to był motywem, że bardzo sport mi i ta rywalizacja była bardzo ważna, bo on był od 6 lat starszy, no i ja chciałem mu dorównać. I właściwie zawsze był dla mnie modelem, był dla mnie takim człowiekiem, którego chciałem kiedyś pokonać, wygrać z nim. No i udało mi się, ale dopiero później, kiedy już zaczynałem być zawodnikiem piłki nożnej, ale nie tylko z nim, grałem w koszykówkę, właśnie w SKS-ie pruszkowskim. On był trenerem tego zespołu. Oczywiście siatkówka, koszykówka, piłka na małe bramki. No oczywiście latem nie było, były półkolonie, nie stać jeszcze było ani rodziców, ani państwa, żeby gdzieś wyjeżdżać. I to właśnie harcerstwo organizowało bardziej. No i to były półkolonie, to znaczy szliśmy rano i tam mieliśmy śniadanie, obiad i po obiedzie wracaliśmy do domu. I tam było pełno zawodów, sport zorganizowany, to było bardzo dobrze, bardzo dobrze. I również sport wypełniał nam naprawdę życie. I tą taką rzeczywistość, która bardzo biedna była,
bo mówię, nie wstyd było chodzić w za dużych butach. Pepegi wtedy to się nazywało. Z cholewką znalazłem w piwnicy, grałem w piłkę i o dwa numery było za duże. W związku z tym trzeba było gazetą wypełnić. No i takie krótkie. I później mówię, no już ten sport bardziej zorganizowany. Miałem prawie, troszkę skłamałem przy rekrutacji do Znicza, do juniorów Znicza. Powiedziałem, że mam dwa lata więcej, ale ponieważ mój ojciec grał w Zniczu Pruszków, był nawet i też wiceprezesem klubu, no to brat również był takim wszechstronnym sportowcem, dlatego poszedł na AWF. I później zresztą był wieloletnim trenerem Polonii Warszawa, wychował Billy Nowaka, reprezentanta Polski, potem MKS Pruszków i tak dalej. No mnie się też na koniec załapałem się na prezesurę tego klubu, żeby wyprowadzić go z zakrętu ekonomicznego, żeby to nie obarczało i klubu, i mojego syna. No to tak mówię, ten sport cały czas w tym życiu był, niemniej oczywiście wtedy trzeba było się kształcić, bo kształcenia, szczególnie wyższe wykształcenie, to było takim awansem bardzo wysokim. I oczywiście tata dbał bardzo o to i ostro dbał, żebyśmy... Marzył sobie, że brat pójdzie na sanitarny Wydział Politechniki, a ja na budownictwo. No ja w końcu spełniłem ojca, że tak powiem, marzenia, ale jednocześnie nie zapomniałem o piłce. Znicza, potem Legia Warszawa, pierwsze mecze właściwie w drużynie, która na 16 wtedy zawodników, to wszyscy byli reprezentantami. Zaczynałem w A-klasie, znaczy w Zniczu zaczynałem, ale w Zniczu, jak przyszedłem do Legii, w A-klasie grałem, czyli w tej trzeciej kategorii, no ale tam się wyróżniłem, bo strzelałem dużo bramek, od razu przenieśli mnie do trzeciej ligi, też Legii, no i też tam, prawda, byłem zawodnikiem, ale w napadzie, byłem środkowym napastnikiem. No i tak pan również najpierw był trenerem jugosłowiański profesja, no, wielka postać, Słoweniec zresztą, który również był później trenerem pan Kazimierz i ja, pana Fnajkosu, tak się złożyło. Więc zaczęła się ta kariera piłkarska, reprezentacyjna, no i w tym również były sukcesy. Zdobyłem mistrzostwo Polski, wicemistrza Polski z Legią i dwa puchary jako zawodnik, a jeden puchar z Kicim Brychcy, pomagając mu, zdobyliśmy wspólnie z Polonią Bytą na karne w Poznaniu przegrane w 1973 roku. No i później ta kariera jakoś, krótko mówiąc, zakończyła się złamaniem nogi na meczu Kadra Express i zakończenie kariery pomimo walki. I to myślę, że w wielu życiorysach trenerów piłkarskich są takie niespełnione nadzieje jako piłkarzy, a później realizacja jako trenera. No właśnie, no bo wielkie sukcesy z reprezentacją Polski, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwo Świata w sztabie z Kazimierzem Górskim. Pokrótce, jak pan wspomina te niesamowite czasy polskiej piłki nożnej? No wspaniale, bo realizowałem się, jak powiedziałem, nie mogłem już ze względu na kontuzję, bardzo złamanie, sześć odłamów i tak dalej, już, ale próbowałem. Jeszcze pół meczu grałem w towarzyskich meczach, ale już ta noga nie wytrzymywała tych obciążeń. W związku z tym trzeba było po prostu, i trzeba było kontynuować również karierę zawodową. No, bo to te przejście ze sportu kwalifikowanego, tak się to nazywało, do normalnego życia było bardzo trudne i do dziś jest trudne. Wielu sportowców nie daje sobie z tym rady. No a ja skończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Komunikacji, Budowa Dróg i Mostów i Lotnisk. No ale tutaj miałem wspomożenie, już wtedy ożeniłem się, razem z żoną studiowaliśmy. Urodził nam się syn i jeszcze oczywiście piłka. To wszystko razem jakoś potrafiłem pogodzić. Już taka intensywność treningów nie była tak duża jak teraz. W ogóle nieporównywalne to było. I ten etap
oczywiście był wspaniały, bo zakończyłem karierę trenerską, bardzo osobistą, ze świetnymi wynikami. Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w 1978 roku. Z panem Kazimierzem złoty medal olimpijski i 1974 rok trzecie. Ex-aequo nie grało się wtedy o drugie, trzecie miejsce, więc drugie, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w Niemczech. Później już samodzielna kariera w Polsce i w Grecji. Piękne przeżycia, ale ogromna walka, ogromna praca, które jak popatrzę do tyłu, to no, przepraszam, ale podziwiam, skąd tyle sił i woli miałem, żeby to wszystko pogodzić, czyli studia, rodzina, piłka nożna jako zawodnik, a później jako trener. I jestem z tego dumny. Panie trenerze, wielkie gratulacje. Oczywiście dziś wtorek, dziś polska reprezentacja rozegra finał barażowy o wejście na mundial w Katarze. Zagramy ze Szwedami. Jak pan przewiduje, co się wydarzy dziś na Stadionie Śląskim? Ja chciałbym napawać wszystkich i osobiście siebie, żeby być optymistą. I żeby to rzeczywiście zakończyło się dla naszym sukcesem. No bo już dawnośmy, znaczy może na Mistrzostwach Świata byliśmy i to byliśmy pewnie, jak policzę, dwa razy, pan Kazimierz raz, ja raz, później dwa razy Antek Piechniczek. Bardzo dobrze to, w ogóle mogę powiedzieć, że jako trener reprezentacji, no to nawet naszego idola i postać pomnikową, pana Kazimierza, w jakimś sensie przebił, bo największą imprezą jest Mistrzostwa Świata, czyli dwa razy był, trzecie miejsce też zajął w Hiszpanii, później drugi raz, no to już by nie tak się nie udało w Meksyku, ale na dwóch Mistrzostwach Świata i dwa razy w eliminacji. Pan Kazimierz natomiast zdobył dwa medale olimpijskie, czego Antek nie miał, czyli złoty medal razem ze mną i później srebrny medal w Kanadzie. Czyli chcę powiedzieć, że to był piękny czas, to było pokolenie, wyż demograficzny, to było pierwsze, że była cała masa talentów. Trzeba było tylko, myśmy mieli równoznaczne dwie reprezentacje wtedy z panem Kazimierzem. I to wcale nie było, proszę zauważyć, że po Wembley wielu zawodników, kilku zawodników bardzo dobrych nie dostało się na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. Podobnie może jak i ze mną Stasio Terlecki. To był największy dla mnie porażka, brak jego na Mistrzostwach Świata w 1978 roku, jego kontuzja kolana, która nie pozwoliła mu na grę. Bo ja moim, przepraszam, że wspomnę o tym momencie, jak podniosłem po tym srebrny medal olimpijski i z jakimiś inwektywami do zawodników i do trenera Górskiego, dziennikarze przyjęli jako porażkę. No kochani, daj Boże, jakśmy zdobyli z Wójcikiem, trenerem Wójcikiem srebrny medal w Barcelonie, to do dzisiaj jest fetowane. A to uznano za porażkę. Co dziś na Stadionie Śląskim? Dobrze, wracamy do dziś. Proszę, oglądałem z jednym okiem reprezentację Polski ze Szkocją i drugi oglądałem oczywiście. No, mnie nie zaskakuje Szwecja, znam bardzo dobrze, oni grają to samo. Ja grałem w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Klubowych z Göteborgiem, z Panathinaikosem, byłem trenerem Panathinaikosu. Oni grali cały czas i do dzisiaj grają 4-4-2. 4-4-2, ale on już jest tak zrewolucjonizowany, że w każdej sytuacji już teraz zawodnicy potrafią przechodzić bardzo łatwo, płynnie właśnie do różnych innych systemów. W zależności od sytuacji, jak ona się rozwija. To jest bardzo niebezpieczne. I jednocześnie proszę pamiętać, że to jest drużyna, skandynawskie drużyny, takim podstawowym treningiem dla nich, ze względu na, teraz już trochę to też się zmienia, bo grają za granicą i tak dalej, po prostu
kontakty z piłką. I te ich klepanie, ta bramka, którą z Czechosłowacją zdobyli, to była fantastyczna bramka, ale typowa dla właśnie skandynawskiego sportu. Tego się boję, bo raz, że nie mamy, drużyna nie zdążyła i nie może zgrać się, zresztą kontuzję ma. No już nie będę wspominał, bo może to na tym meczu te wszystkie niepowodzenia się skończą. Boję się o taką rzecz, że czy potrafimy jednak skonstruować ten kontratak, bo to zawsze w naszej historii piłki nożnej szybki atak był kluczowy, preferencyjny, kultowy i do tego mieliśmy absolutnie możliwości. Bo wtedy trenowało się na ten sezon nasz był krótki, podzielony na dwa, zima i tak dalej, boisk nie było podgrzewanych, nie było zakrytych jak w Skandynawii. W Skandynawii są boiska, na którymi trenują i grają pod dachem, w Norwegii na przykład, gdzie byłem trenerem. Także znam ich bardzo dobrze i boję się właśnie tych takich momentów. Panie trenerze, na zakończenie, będzie awans? Życzę z całego serca wszystkim nam i sobie osobiście, żeby pomału już tą historię, bo już tej historii przeszliśmy, wielu z nas, mieliśmy ten wyż demograficzny, mieliśmy możliwości organizacyjne i żeby, no może odświeżyć to. Pisać nie od tylko, nowa. Nie tylko, żeby wyszli, żeby grali tam jak najlepiej i żeby każdemu z trenerów, wszystkim życzyłem zawsze bardzo dobrze, wiem jakie to jest ciężkie, żeby to się udało. I Czesławowi również. Niech zostawiam wszystkie te historie, bo jest trenerem reprezentacji. Dajmy mu tą energię, jak możemy dać najlepszą, żeby rzeczywiście to się stało ciałem. Żebyśmy byli w Katarze na Mistrzostwach Świata. Tak jest. A detalami nie chcę mówić, bo to jest, wszystko się może odwrócić. Trzymam. Bo masz szczęście. Masz szczęście. Czesław Michniewicz. Pan Kazimierz mówił zawsze, tak pytali go, och, ten trener, to bardzo, pan Kazimierz mówi, bardzo dobry trener, tylko cośkolwiek nie ma szczęścia, a on ma szczęście. Masz szczęście. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Do zobaczenia. Jacek Gmoch, Sporty Znane i Nieznane. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Dla państwa. Czerp witalność z Borżomi każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Borżomi. To dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.